Ale dobra, kontynuuj. Zima. Czyli... kara teraz będzie. Bo do Kanady, o, oni... Dobrze mówię, Kanady? Dobrze kojarzę. Mieli jechać. Luther, obojętność. Alice, sympatia. Samochód, cel podróży, odległość, pogoda. Dobrze, że Zlatko miał auto. Nasza mała Alice nie będzie musiała marznąć. Widziałem je kiedyś w garażu. Nie wiem, czy Zlatko w ogóle go używał. Odległość, cel podróży. Może być cel? Ci ludzie, z którymi się spotkamy. Skąd się o nich dowiedziałeś? Od androidów złapanych przez Zlatka. Mówiły, że jacyś ludzie pomagają nam przekraczać granice. A jeśli to kłamstwo? Albo kolejna pułapka? Wiem tylko, że one w to wierzyły. Zanim Zlatko ich nie zabił. Pogoda? Nigdy nie widziałam śniegu. Jest ładny. Spowalnia nas. Ale przynajmniej nie spotkamy po drodze żadnych ludzi. Wykryto ustępkę. Włączono hamulce awaryjne. I dupa. Na piechotę będę musiał iść. Kiepsko to wygląda. Zostań w środku, Alice. I już się nigdy nie otworzy. Co ona próbuje zrobić? Wywietrzyć dym? Co teraz zrobimy? Bo ja wiem. Pójdziemy dalej na piechotę. Jest na minusie, ale zamarznie. Musimy znaleźć jakieś schronienie. Znowu trzy rodzaje schronienia, jak było wtedy. Tutaj nie ma się gdzie zatrzymać, kara. Tu jest przecież jakiś zjazd w bok. Mogę tak daleko pójść, czy mnie cofnie? Tam coś jest. O, zabrał ją. Opuszczone miasteczko, jo? Chyba. Przynajmniej tak to wygląda. Tam są jakieś kolejki w tle. Musimy się gdzieś schować. Nie możemy siedzieć na mrozie. Są tu jakieś opcje zaznaczone? Chyba nie. Chyba już dawno tu nikogo nie było. Szkielety w klatkach. Znalazłaś coś? Nie. Nic, gdzie można by przenocować. No w tym na pewno by nie przenocowała. W końcu to jest otwarte. To by nic w sumie nie dało. Równie dobrze może leżeć na śniegu. Strzeżcie się! Niebezpieczeństwo czai się za każdym rogiem! Tam ktoś stoi.
Zamarz. Witajcie na wyspie piratów, wilki morskie! Czeka was tu moc przygód! Witajcie na wyspie piratów, wilki morskie! Czeka was tu moc przygód! Padł. Za dużo nie widzę przez tą latarkę. Jestem tutaj. No, nie widzę tutaj nic specjalnego. Ciekawa w ogóle muzyka. W tle. Przy nim już byłem. A przynajmniej ja nie widziałem nic na tamtej mapie szczególnego. No jest. Ciężko będzie znaleźć tu schronienie. Ja bardziej szukałbym w tego typu budynkach. A nie w tamtym, co ona sprawdzała. Co i tak było całe odkryte. To będzie pewnie pierwsza opcja, jo? Odnaleziono opuszczony sklep. Wejdź do opuszczonego sklepu. Ale jest jeszcze jedna opcja, więc wolałbym ją znaleźć jeszcze. Ale fajnie to w ogóle wygląda, miasteczko. Co, ona spróbuje to odpalić? Nie, myślałem, że będzie się dało. Z pierwszą opcją jest opuszczony sklep. Ha! Co tu może? Ola, tutaj nic nie będzie raczej. No chyba nic innego nie widzę. No to do opuszczonego sklepu można wejść. Tym bardziej, że on tutaj stoi już. Ja to zrobię. On to jednym palcem by rozerwał. No i proszę. Coś tam jest. Lepszego raczej nie znajdziemy. Spróbujmy się rozgościć. Zajmę się ogniskiem. O, już widzę, że do przeczytania. Przygotuj łóżko dla Alice, zatrzyj... Co? Zajrzyj do torby Lutera. Tajemnicze zaginięcie USS Iowa. Już było coś z tym Iowa. Albo 10 Owa. Znaczy 10-2. Coś w kosmosie chyba było z tym. Ja i tak będę grę robić pewnie jeszcze raz sobie. Też pewnie na live'ach. Z innymi opcjami, bo pewnie będę chciał spróbować sobie zrobić platynę, jak zwykle. Rozpalę je tutaj. Mogę odpalić już światło? Mogę. Znaczy, oświetli mnie w jakikolwiek sposób. Do okrycia się, jo. I poduszka. Nie mam teraz wyboru, wszystko zabrałem.
Alice? Zaraz się przydać, bo tam coś jeszcze było. A zwiedzanie jest ważniejsze. RA9. Ktoś tu chyba jest. Jeszcze. Z androidów. Odblokowałem coś dzięki temu. Może gadkę z jakimś androidem, czym jest RA9? Może nawet z Lutherem. Jaką broń? Czyli obrona przed kimś? A jeszcze było zajrzeć do tolby Luthera. Czy będzie obrona przed nim? Rodzina w komplecie. Zaufanie. Znowu. Myślisz, że kiedyś będziemy jak oni? Nie. Może być optymistycznie, ale nie. Przekroczymy granicę, zaczniemy od nowa. Ty pójdziesz do szkoły, a ja może do pracy. Będziemy jak oni. Przeciętni ludzie. Chyba, że się zranisz i zobaczą, że płynie z ciebie niebieska krew. I na złomowisko. Jesteśmy razem. Nic innego się nie liczy. Jej! Kolejny plus. Powinna się położyć. Jak na razie chyba u niej tylko raz zaminusowałem. Co kazałem jej spać w samochodzie. Ale była wybredna i... no, nie chciała spać w samochodzie. A, to jest do tego. A to jest ta gazetka. Spokój, pociesz. Wiem, że to był kolejny ciężki dzień. Spróbuj się przespać. Rano poczujesz się lepiej. Opowiesz mi bajkę, Kara? W swojej pamięci mam 9000 bajek na dobranoc. Znajdzie się coś dla ciebie. Śnieżniczka, jednorożec, rycerz. Nie wiem, może być jednorożec. To będzie bajka o jednorożcu, który... Nie, nie chcę takiej bajki. Ja... Wymyśl coś dla mnie. To będzie opowieść. Pewnie na wszystko odpowiadała tak samo. Nieszczęśliwa, strach, samotna. Która mieszkała sama w wielkim, starym domu. Marzyła, żeby być taka jak wszystkie dziewczynki, ale... była inna. Bardzo ją to martwiło. Wtedy spotkała robota, który był równie zagubiony co nasza dziewczynka. Więc sobie postanowili, że uciekną razem. Żeby poszukać lepszego życia. Po drodze napotkali wiele różnych niebezpieczeństw, ale... ale trzymali się razem i pokonali je wszystkie. Na swojej drodze spotkali... Luthera. Innego robota, który opuścił pana, żeby ich chronić. Jak kończy się ta bajka? Realizm, morał, szczęśliwe zakończenie. Morał? Tego nie wiem. Hala? Ale każda historia ma morał. Gdy dotrzemy do kresu naszej, zrozumiemy jej sens. Teraz pora spać. Jej! Jutro czeka nas wyczerpujący dzień. Już chyba trzeci plus tutaj. Przyjdziesz powiedzieć mi dobranoc?
tak. Tak, oczywiście. Będę mógł przejrzeć jego torbę w tym czasie może. A, czekaj, to była jego torba ta z bronią, dobra. Teraz mi już pasuje, odchodziło z tą torbą. Więc po prostu broń była w Lutera w torbie. Słodkich snów. To ma w sumie w miarę sens. Porozmawiaj z Luterem. Ja się dziwiłem, gdzie jest jego ta torba. Ale w sumie... To słodkie dziecko. Tak. Jest bardzo dzielna. RA9. O, mogę zapytać! Słyszałeś może kiedyś o RA9? RA9 przebudził się pierwszy. Pewnego dnia to on poprowadzi nas wszystkich i da nam wolność. Okej. Okay. Wątpliwości, śnieg, plany. Plany? Wiesz, co zrobisz, jak już dotrzemy do Kanady? Jakoś nie myślałem o tym. Nigdy nie byłem wolny. Wolny. Lubię to słowo. Ale jeszcze nie wiem, co ono znaczy. Kara, czy ty nigdy nie zauważyłaś, że Alice jest inna? Nie. Co masz na myśli? Ja! Zombie! Chroń Alice, zgaś ogień, złapki, chroń, tam było jeszcze broń, ale Luther poszedł do broni. A wy to kto? Czego chcecie? Zostawcie nas! Nie bójcie się, nie skrzywdzimy was, jesteśmy jak wy. My jesteśmy Jerry. Pracowaliśmy tu przed zamknięciem parku. My jesteśmy Jerry. Nie chcieliśmy was wystraszyć, ale czasem ludzie przychodzą nas bić, więc sprawdzamy, kto tu jest. Co tutaj robicie? Szukaliśmy tylko schronienia na noc. Jutro stąd pójdziemy. Dziewczynka. Od dawna żadnej nie spotkaliśmy. Dzieci uwielbiały się z nami bawić. Jest smutna. Te ostatnie dni były dla nas trudne. Możemy jej coś pokazać. Coś fajnego. Spodoba jej się. Chce zobaczyć? Ona chyba raczej... To niech idzie z nami. Alice, nie wiem, czy to najlepszy pomysł. No chodź, Kara! Chyba nie masz większego wyboru. Zamarzysz tam na śmierć. Jaka jest druga opcja? Chyba, że dołącz i potem jest coś. Dołącz do Jerek na zewnątrz. Zapraszamy! Na ten, jo? To koło. Mówiłem, że będzie dał się to odpalić. Mała może wchodzić na pokład. Nasza karuzela zaraz ruszy! Kunik. Wodny. Ja do wyboru jeszcze jakąś rybę z żaglem. Nie wiem co. Pierwszy raz widzę, żeby się uśmiechała. Ten z tyłu nie ma ręki. Ostatnio nie miała wielu powodów do radości.
A, dwie takie same, tylko jeden jest z żaglem. Myślałem, że będzie jakieś złe zakończenie tego. Zatoka piratów 89%. Uśmiech na jej twarzy, osiągnięcie. Nie zrobiłem tylko coś, czegoś z bronią chyba. Otwórz torbę, zobacz broń, albo coś jeszcze było. Statystyki globalne. Większość osób zobaczyła broń. Chroń Alice, większość to zrobiła. Wyciągnij patyk z ognia, mniejszość. Cześć Ferniolek. A no fakt, dosyć bardzo dawno. Zero osób zagroziło. Większość spytało. No i miłe zakończenie.